Przygotowanie do ciąży. Jednym z ważniejszych aspektów przygotowania do ciąży jest suplementacja kwasem foliowym w dawce 0,4 mg. Robimy to co najmniej miesiąc wcześniej przed planowanym zapłodnieniem, aż do 12 tygodnia trwania ciąży. Kwas foliowy zapobiega powstawaniu wad rozwojowych cewy nerwowej objawiające się bezmózgowiem albo rozszczepem kręgosłupa. Te wady najczęściej pojawiają się do 4 tygodnia od zapłodnienia, czyli kobieta jeszcze może nie wiedzieć, czy jest w ciąży i dlatego ta suplementacja wcześniejsza kwasem foliowym jest tak ważna. Pamiętajcie o tym.